Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Barona Jaka. No i gramy. No i ostatnio te drzwi coś były. Ej, nie wiem, czy tutaj mam zapis tu. Czekajcie. Tu mam jakiś zapis, ale ci. Ekwipunek właśnie. Aha, mam samoleki i on tam nie działał do jakiegoś pomieszczenia, tak? Czy coś takiego. No to właśnie działa. Znaczy, nie działa. Nie wiem gdzie. Ale gdzieś znalazłem. Biegłem po tym domu jak jakiś porąbany i znalazłem. To jest to samo, nie? I znalazłem takie miejsce, w którym coś znalazłem, ale nie podszedłem do tej szafeczki od przodu, tylko od boku i. Właśnie, to chyba tu. I tutaj coś znalazłem. No voice from a specific. Boże, nie umiem. O, widzicie, jest coś jeszcze. There's something in this book. A note. They're trying to trap me. They hate me. If I can't protect it myself, the password is Saeki. Jak nie wiem, jak się czyta to imię, czy nazwisko, cokolwiek to jest. I'm sure I won't forget my own name. No, zależy. Czy jesteś zdrowa, czy nie? Saeki. Nie będzie, że to będzie takie polskie, nie? Saeki. No i mamy Saeki, cieszmy się i ratujmy. No a już dalej, jak mam to hasło, czy tam cokolwiek to jest, to już popłynęło, bo wiedziałem, że jest gdzieś w pokoju safe, tylko nie wiedziałem, na jakiej zasadzie on działa. Spróbowałem do niego podejść, no i rzeczywiście wyświetliło się coś do wpisania. Natomiast nie wiem, czy to Saeki rzeczywiście tam będzie pasowało, zaraz się okaże. A latch safe. The password is Saeki. Oh, it's opened. A key. Why was this in the safe? Jaki mamy ten key? Somewhere key. Jeden i drugi. No to świetnie. Już wiemy, że jeden nie działa. Nigdzie. A ten drugi działać powinien do tamtych drzwi, ale czy to jest prawda, to zaraz się okaże. To nie tu. A te drzwi są otwarte, okej. Okay. Na górę, może to te drzwi też pasuje jakiś klucz, nie? Czyli to było tutaj. Seems this key is for here. To mówiłem, że tutaj. Za to zapiszę ogólnie. Bo to był dla mnie progres taki, wiecie. No, bardzo duży i ja bym nie chciał tego powtarzać 5000 razy. Telewizor, lodówka. These small fridges are handy. I think I'll use it. Ale... No dobra, ale... Spoko. A computer my aunt apparently used. It's locked with a password. Which is... I don't even know! The password must be wrong! Oh! Dlaczego mnie to nie dziwi? Jaki to może być password? Te litery, cyfry. Na pewno. Ja w ogóle dopiero wstałem, nie? Także ja tu nie wiem, co ja mam robić. Wychodzę stąd. Wpisuję. Muszę zapisywać co chwilę tak naprawdę, bo... się boję. No. I tyle. Tu do mnie jest bezpiecznie. Gdzie mam iść w ogóle? Nie, może do pokoju wrócę, czy coś? Łóżko, chcesz spać? Warto też podpowiedzi poszukać do tego... czegoś, co mam wpisać tam, ale podpowiedź swoista była też wtedy, co znaleźliśmy za jakąś tam toaletką, jakąś kartkę, że piękno jest tylko, żeby coś tam... O, this key... It fits here. Nie użyłem tu nic? Do not brand clothes, but I do like a lot of these. Ale ja tu byłem już. Nie użyłem tego kija? Serio? Nie wiem, jak już tu ten ostatni progres był. It's empty. Od razu save czytałem. O, właśnie o tej toaletce mówiłem. Już wam mówię.
In the drawer, a note. All beautiful things are fake, czyli ten kwiatek. Beauty is that hide something. No i tam wykopaliśmy kwiatek. I tam klucz, jeśli... Jeśli ja to mam zrobione w ogóle, bo nie wiem. A tutaj nie ma nic, więc okej. Okay. Co było tu? A tu jest zamknięte, a tu muszę się dostać, muszę iść po ten klucz jeszcze. I to chyba się tędy idzie. No, dzwoni coś. To niech sobie podzwoni jeszcze. To muszę ogarnąć ten kwiatek, czy rzeczywiście go wykopałem. Some pretty flowers. Hmm? Actually, these are artificial. Dig them out. Aquí. Auntie. Why did you bury this here? Bo tak Bóg chciał. Dobra, już idę. Zaraz zjebł telefon. Niżej. Tak? Zdecydowanie nie. Tak. Zapisz. It's Takamura. Who is this? Mr. Takamura. This is Hayakawa. How's your condition? A tu czytaliśmy, czy nie? No real progress, but it's not getting worse either. I see, I see. So you moved. Did you not? I've been in the area before. It's a very nice, quiet place. It should be a good place to relax. By the way, I talked with the editor about the binding. I faxed it to you tonight. Please do buy them. He sure sounds it. To nie wiedziałem, to przeczytać. Wish I could be too, but I'm writing romance novels, and I don't want to write. No i dobra. Ten klucz trzeba jeszcze tylko wytegować i zobaczymy. O nie, to powyżej. Okej, czyli niektóre rzeczy można robić nieliniowo, że tak się wyrażę. This key is for this one. No i w tej tutaj było coś, nie? A key for what room? Jeszcze tutaj poszukam, tak dla, wiecie, niepoznaki. Dobra, piszemy sobie. Potrwa to 5 sekund. Ale mamy klucz. Tutaj już byliśmy. Te drzwi są zamknięte. Te też. Tu... What the fuck? To brzmiało jak dzwonek do drzwi, nie? Boże, nie. Excuse me. Is this Miss Miki Takamura's house? Yes, who are you? I'm Shinji Miura from across the street. It seems they misdelivered your luggage to me. Oh, sorry to trouble you. Well, I already stamped for it. No, nie wiem, przypadek. This luggage is rather heavy. If you let me in, I'll carry it for you. No, no, you shouldn't. I can carry it myself. Please, don't worry about me. I'm used to physical labor. Well, alright. No, szybko się przekonać, prawda? There we go. I can just put it here, yes? Yes, thank you very much. I wish I could thank you. How about some tea? Co przykład łóżka? You do that for me? Very well then. Do łóżka idźcie. Shinji Miura. Śmieszne. Oczywiście ja mogę tyle czytać, ale no cóż. So you are right, I'm Mr. Kamura. That's amazing. I'm not that great. I'd like to write real literature, but
I have no talent. I can only write these stupid romance novels. Now, don't say that. I can respect anyone who makes a living from writing. So, what are you doing here? It's for a lot of reasons, but mainly for recuperation? You mean from an illness? Yes, but it's not a serious one. I knew the house's previous owner. And it's empty, so I'm leaving here. Are you referring to Miss Seki? You knew her? Yes, she was my aunt. She's passed away now. Oh, I'm sorry for your loss. But your Maseki's nice niece? You don't look much like her. Niece? Really? My relatives always said I did. Well, Maseki was rather old, you see. How old was she? Don't get the wrong idea, but she would scream oddly and wonder at night. She was quite well known here. I see, she was mentally ill. I'm sorry on her behalf. No, I'm sorry for bringing it up. I should be going. Thank you for the tea. I'm on leave for an injured arm, so I have time on my hands. In a way. Wiadomo co chodzi. A, i tak brzmi dziwnie. Call me if you need anything. It may be hard for a young woman to live alone in this part, but I'm sure you'll be fine. Well, you're right. I'm not used to it. I might ask you if I need any help. Thanks for your concern. Prowadziła go nawet. He seemed friendly. I sort out that luggage now. Dobra, wypakuj się, Lasia. Niech ci będzie. That sure took a while. It's gotten so late. I take a shower and a sleep. Oh, really? Who is it this hour? Oh, it's Mr. Hakawaya, isn't it? He shouldn't call this late. Day two. Ja sobie zapiszę. Lecimy do telefonu. Był na dole? Oczywiście. Miss Hayakawa, I presume. I tell him a thing or two. What? Here? Why is this? This is weird, really real. Weird. And that monster yesterday. There it is again. Got to run. Jestem ciekaw, czy ten spot się zmienił. A nawet nie wiem, gdzie to było, więc... To było tutaj. Muszę iść na górę i jakoś zakręcić. Zróbmy dokładnie tak samo jak kiedyś. Oh, if I hide here. Aha, te spoty się zmieniają wtedy, kiedy on mnie
może znaleźć, próbując się schować do tego. Tak? O to chodzi. Póki mnie nie znajdzie, to mnie znajdzie. Świetnie. Jak mnie znalazł? Nie był nawet za mną. Not here. Somewhere else. Ale uciekła. Może na dwór wyjdę. Why can I go out? Świetnie. No dobra, no to tak. Trzeba myśleć, że można się schować gdzie indziej, tak? Może tutaj do szafy dałoby się schować. Czekajcie, ja zobaczę, jak wygląda tamta szafa. Co jest tu? Aha, takie o. Pod zlew się schowaj, bitch. A czekajcie, a tu? Dobra. To jeszcze tu sprawdzę. Tutaj jest kibel. A gdyby... Gdzie są te takie pudła? Tu jest szafa też, ale nie wiem, jak ona wygląda z przodu. O właśnie, może tutaj. No nie wiem, zaraz spróbujemy. Idziemy odebrać. Zobaczymy. Zapiszmy i... Dobra, żeby to przewijać. Szkoda tylko, że nie można zapisać pod tym. Mogę też... Aha. Świetnie. Pójść na bok, chciałem powiedzieć. Dobra, wiecie co? Boże, przestań drędać. Nie ma dużo pomieszczeń do sprawdzenia, ale i tak... No, słyszę, że się drukuje, kurde. Okej. Got to run. Gdzie ja mogę iść? Pójdę na górę. O, patrzcie, wyminęłem ją. Głupia. Ale nie wiem, gdzie mogę iść się schować. Muszę się jako manekin przebiorę w sukienkę. Ale tu nie ma gdzie się schować. No dobra, to jak ja to wykminię i się podkręcę, no to do was wrócę, bo tak to bez sensu, nie? No to zaraz się widzimy. Okej, okay. Znalazłem drugą taką szafę jak tam. Chyba te szafy są odpowiednie do chowania się. Co w tej łazience, czy cokolwiek to było. Jest taka sama szafa tam, gdzie są te spódniczki. Jest ta toaletka. To jest wyżej chyba, tak? Już nie pamiętam, że skupiłem. Biegłem po tym domu jakby libany. Ale spróbuję pójść tutaj na bok. Może się uda i mnie nie dorwie. Dobra. I teraz trzeba znaleźć to pomieszczenie z sukieneczkami. To gdzieś na górze na pewno. Może tu? Nie tu. Tutaj trzeba teraz jakoś wyminąć. Kurde. Co się po prostu w tak szybkim czasie, że ja nawet nie mogę zareagować. No to jeszcze raz. A przynajmniej się herbatę napiję. Dobra. Włosy. Najgorsze w tej grze jest chyba to uciekanie przed tym potworkiem.
Dobra, lecimy. Więc tak, tutaj na pewno tą toniczkę mi tu przeszkadza. Na górę na pewno i teraz tu i może na dół. Jest. Maybe in here. Ale nie wiem, czy to zadziała. Po prostu znalazłem tę szafę tutaj. Znowu tam zasnęła, no świetnie. Looks like I fell asleep while hiding again. What on earth? Just... I'm sure that I was in a dream, but I don't know what it was. It's no wild dog. It looks human. Like some kind of zombie. Just... What is it? Why is it in this house? And why is it after me? I'm sure Mom wouldn't believe me, and she wouldn't let me home. Would it come back at night? I want to take shelter, but where? Do I just wait until it goes away? Just keep hiding until then? Oh, the fax from yesterday. What was that? Huh? It's the business proposal. Like Hayakawa said. No her at all. What is this? A co? Czy nie wziąłeś tego? Czy what the hell? Masz to? Ha, no spoko. Zapiszmy sobie. Okej. No i trzeba było znaleźć hasło. No ale hasła nie ma nigdzie, no to... Może wyjdźmy stąd. Aha, no ja bym jednak znalazł reason. No i trzeba kluczy gdzieś też użyć. Jeszcze nie wiadomo gdzie. Co jest tu? Aha, bo to jest to samo miejsce, dobrze. Jeszcze może jakaś szafa się znajdzie tutaj w pobliżu, druga taka, na przykład to może być ta szafa, ale nie widać od przodu, więc... Jest mu góry? Nie, na dole. Może te drzwi się w końcu otworzą. Ale są takie inne w ogóle, dziwne. Może też jakiś prysznic, czy coś? Nie? No ta szafa tutaj też jest i okej, może się jeszcze nada. Może nie można raz po razie wchodzić, czy coś. Tu nic. Tutaj też nic. Tu nie ma takiej szafy. No chyba, że to jest to, co stoi tu z boku. No to tylko na górę mogę iść. Tu jest... Może też od boku gdzieś coś, znowu coś znajdę. To by mnie kurczę wcale nie zdziwiło. Ale nic. Więc tak. Tutaj już byliśmy. I tutaj się nic nie znajdzie, bo nie. Te krzesła są dziwne w ogóle. No a niżej wyglądało tak, jakby tutaj jakiś naszyjnik leżał. O właśnie, możesz go wziąć? A brain necklace. Who cares? Not me. Aha, no świetnie, no to już było wcześniej. No dobra, może coś za toaletką innego? Nie. No i nie wiadomo. Mogę iść tylko pokój z komputerem jeszcze, a ten zamknięty. Ale to też... Nie da nic. Tu jeszcze jest zamknięte. Oh, this key is for this room. No fajnie, już mógł wcześniej, bo już byłem tu. To zapiszmy. Po prostu progres życia. There's nothing on the shelves. A to jest tak stylowo dziwnie. Old suits.
My uncles? A ta walicha? Nie. There's nothing in the... Aha, dobra, że tu. A jednak, There's something in the back. Silence. Silence, happiness, peace. I see them all in a row. But it's happiness. I can't have. I try to wear it. But it's hollow. No dobra. Czy to mi ma coś powiedzieć? Oczywiście nie widzę ukrytego sensu w tym. Why? A lamp. No to pomieszczenie rzeczywiście może mieć coś na celu. Ale ja nie wiem. Zaraz. Mogę to jeszcze raz przeczytać? Mogę. I see them all in a row. Ale co mi to da? Silence, happiness, peace. I see them all in a row. But it's happiness I can't have. I try to wear it, but it's hollow. Świetnie. I teraz trzeba wymyślić hasło. Może na przykład w koszu jest coś. Oczywiście, że nie, bo zbyt prosto. The computer my out. Na serio? Aha. I co ja mogę tu zrobić? Hasło mi jest potrzebne, ale skąd ja mogę wziąć hasło? Bo znowu zrobię cięcie i po prostu jak coś wykminie, to do was wrócę, bo... I tak to jest bez sensu. Na dworze nic. Dobra, to ja tutaj sobie zapiszę. Jak coś wymyślę, coś się wydarzy, coś się pokręcę, no to do was wrócę. Okej. Okay. Tak to pomyślałem, że ona mówi tutaj o tym, że I try to wear it, but it's hollow. No, do ubrania chodzi coś, tak? Tutaj na wieszaku nic nie mogę zrobić, a jedyne rzeczy do ubrania, czy cokolwiek to było, nieważne, to po prostu są te sukieneczki kolorowe, tak? Tam, gdzie szukałem tej szafy do schowania. No właśnie, więc jak... coś porobimy, to może się uda. Bo nie wiem. Pink kind of... not my preference. Oh. Aha. Oh. The pocket. Is there something in here? Jeszcze nie sprawdzałem tego, tylko po co tak wpadłem na to, a lubię z mami odkrywać rzeczy, a nie sam. No to dlatego właśnie włączamy grywanie. Key? Here? Nie mamy znowu key. Teraz pomyślmy, gdzie jest pomieszczenie, które... tutaj na pewno jest. Potem jest tam pod schodami. No, a tu? Tu też jest zamknięte. Tu jest na pewno. Teraz tak. Tu nie. Tu też nie. Tu na dole też nie. To nie, może tu gdzieś. Aha, bo tu jest to samo miejsce, to na pewno nie. O! Does this key open this? Trzeba zapisać z tej okazji. Dobra, to najpierw szukajmy tu coś. Lots of shit music for kids. W sensie, że kartki, w sensie o to chodzi, tak? A nie, że shit. There's a shit music on the stand. My aunt used to play this song all the time. Umiesz? Play the music. Najfajniejszy soundtrack na fortepianie, czy pianinie, czy czymkolwiek takim podobnym był w To The Moon i tak, nic tego nie przebije.
The sound is out. I hear a metallic sound. Hmm? Something's in with the piano wires. A key. Why is this here? Wszędzie, kurczę, ona key jest nagminiona, naprawdę? O, serio? Nie da się sprawdzić. It's you again. Hello, Miss Miura. What is it? A friend sent me some pills, actually. It's too much for me to eat alone, so would you like some? Thank you very much. I really love pills. That's great. Well, here you are. Are you alright, Mr. Kamura? You look rather pale. Oh, do I? Are you feeling ill? I know you mentioned an illness. You may want to go to the hospital. No, it's not really that kind of illness, so it's not that. I'm sure he wouldn't believe me about the monster. I haven't slept much, so that's all it is, really. Don't worry about it. I see. You may be fatigued. You should try to relax. I will gladly talk to you about anything on your mind. Well, excuse me. Uciek. Miss Miura's nice. I don't know many people like him. I should get dinner ready. I'm already getting sleepy. I don't know what that monster is, but it always comes out at night. Maybe it comes in a while asleep. I try to stay up tonight. Day 3. Kolejny. So tired, but I can't fall asleep. I'll walk around to stay awake. I'm with the enemy in my bed when the voice in my head tells me I should treat myself better. Sorry. Oj, to monsterko. I know you don't mean to be mean when you're hard in your sleep. No, zamknięte jest wszystko. What am I gonna do? Weź prysznic, żeby się obudzić. Zimny właśnie masz, no to akurat. Coś zadzwonić mogę? Nie. No to pokręciłem się, wszystko jest zamknięte. Na to mogę wejść? Powinno być ciemniej, skoro... Ale no spoko. Tu jeszcze mogę. No, pokręciłem się już po domu. Czy to znaczy, że już jest nie jesteś śpiąca? Chcesz wyjść może? Nie, fasola mi się gotuje, powrotem jest będę robić, no właśnie pachnie mi teraz, nie? Cebula z tą fasolą się gotuje i liść laurowy i ziele angielskie i to nie pachnie, mówię wam. Napaliłabyś to kobieto. Tutaj też nic nie mogę zrobić, no to już wszędzie się przelazłem, aha, bo to jest mowa, nie? To zamknięte, kluczyki, co my mamy, no to bez sensu. Tu mogę pójść, ale tu nic nie ma. Oh my god. Co to było? Na dole? Chyba nie. I had the piano. What's this about? I can't have played itself. It. No nie. I can't move. Something's got my leg. Shake off.
No, stay away. Pokopaliśmy to, ale co z tego? Barliśmy. Myślę, że to, co się będzie działo dalej z tym potworkiem, ustawimy sobie na kolejny odcinek. Już wiemy, co robić. Trzeba iść tam się pokręcić, potem piano będzie grało. Dobra, to się tutaj z wami żegnam. Odcinek już taki długi, jaki miał być. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.